Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witamy, witamy. Jest poniedziałek, 31 grudnia, ostatni dzień 2012 roku. A na audycję Tydzień w sieci zaprasza prowadzący Grzesiek STS Kosiorowski. W tygodniu poświątecznym zazwyczaj niewiele się dzieje, dlatego to dobry czas na bardziej ogólny przegląd. I to dobrze się składa, bo 3 miesiące właśnie mija od ostatniej audycji z cyklu Wieści z Biur Wolandu. Zatem zapraszam na 4. odcinek tego cyklu, zajmującego się tym, jak w Polsce działają państwowe urzędy, a w szczególności wojną urzędników z przedsiębiorcami i innymi zwykłymi obywatelami. W tym tygodniu szczególnie wiele będzie o sądach, ale oberwie się też chyba wszystkim głównym innym państwowym organom. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Skoro organizacje państwowe mam objeżdżać z góry na dół, to zacznę od samej góry, tak wysoko, że wyżej się nie da. Chodzi o przemysł lotniczy. Pierwsza sprawa jest związana oczywiście z polskimi liniami lotniczymi LOT, państwowym molochem, który od wielu lat jest mocno dotowany przez państwo, a mimo to osiąga straty, a jak traktuje pasażerów, to wystarczy się zapytać Janka Fiora. Żeby uratować LOT przed bankructwem, właśnie tuż przed świętami resort skarbów pompował w tę spółkę 400 milionów złotych. Docelowo zaś ma zamiar wesprzeć LOT na kwotę 1 miliard złotych. Czy to nagroda za wyjątkowo innowacyjne podejście do biznesu? No w pewnym sensie, tylko to innowacyjne podejście polega na bankrutowaniu. Warto dodać, że jak podaje portal Forsal, taka pomoc nie pozostaje bez konsekwencji. Zgodnie z unijnymi przepisami, jeśli jakiś rząd wspiera swoje linie, to musi jednocześnie wyrównać straty dla konkurencji, czyli po prostu wycofać się częściowo z rynku, oddać jego część konkurentom. Dlatego z LOT-u i tak wyleci 600 pracowników, a pod nóż pójdzie mniej więcej 1/3 tras i samolotów. Warto wspomnieć, że nawet w branży lotniczej ten miliard to jest bardzo dużo pieniędzy, gdyż według ekspertów za te pieniądze można by zbudować od podstaw nową linię składającą się ze 100 samolotów. Albo też wykupić kilkanaście mniejszych przedsiębiorstw lotniczych. Rząd tłumaczy się, że LOT-owi trzeba pomóc, gdyż podobne kłopoty ma cały sektor lotniczy. Na takie diktum śmiechem odpowiadają już nie tylko mali europejscy przewoźnicy, tacy jak Ryanair, Wizz Air czy Enter Air, którzy doskonale sobie prosperują, ale też Lufthansa, której zyski rosną. Problemy branży lotniczej faktycznie są wręcz zaraźliwe, ale głównie dla linii kontrolowanych przez rządy. Takich jak bankrutujące w tym roku hiszpański Spanair i węgierski Malew. Na poważne cięcia też musiał zdecydować SAS, kontrolowany przez rządy skandynawskie, oraz hiszpańska Iberia. Austrian Airlines zostało uratowane przez Lufthansę, a TAP Portugal wkrótce mają zostać sprywatyzowane. W Polsce prywatyzacja LOT-u raczej nie jest możliwa, bo nikt nie jest zainteresowany dogrywającą spółką. Tak więc topienie kolejnych setek milionów w tym molochu jest kompletnie nieperspektywiczne. Żeby było weselej, problemem są nie tylko samoloty, ale też infrastruktura. Dopiero co otwarto nowe lotnisko w Modlinie. Już kilka miesięcy po otwarciu, 22 grudnia, lotnisko zostało zamknięte dla samolotów pasażerskich. Okazuje się, że jedyny pas, na którym w Modlinie można lądować, zaczął się rozsypywać. Po prostu na jego końcówkach pojawiają się dziury. Dlatego obecnie dostępna jest tylko środkowa, 1,5-kilometrowa część pasa, co powoduje, że lądować tam mogą tylko niewielkie samoloty, których w Modlinie nie planowano przyjmować. Prawa Murphy'ego mówią, że zawsze w takich okolicznościach odezwą się głosy pod tytułem „Ja wiedziałem, że tak będzie”, ale tym razem ludzie mają na to papiery. Otóż, jak podaje Tomasz Chybki, sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa, przed otwarciem lotniska Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeprowadził ekspertyzę jakości wykonania pasa w Modlinie i ocenił, że pas nie nadaje się do użytku. Użyto tam bowiem złego materiału,
który miał się kruszyć i niszczyć silniki lądujących samolotów. Władze lotniska ekspertyzą się nie przejęły, no bo trzeba było wykończyć tą prestiżową inwestycję przed euro. Decyzję wydawał Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego przedstawicielka twierdzi, że faktycznie znali tą niekorzystną opinię, ale nie wzięli jej pod uwagę, bo to tylko placówka naukowo-badawcza, a nie jakiś organ administracji czy poważny urząd. Natomiast inspektor nadzoru budowlanego warunkowo dopuścił ten pas. Jedynym właściwym komentarzem może być chyba tylko wypowiedź pani Magdaleny Bojarskiej, specjalistki do spraw komunikacji portu lotniczego Warszawa-Modlin, której fachowość po prostu mnie powaliła. Cytuję. W kwietniu była informacja o mikroodpryskach. Wtedy ruszył program naprawczy. Odcinki pasa, na których wystąpiły mikroodpryski, były pokrywane czymś specjalnym. Tak, dokładnie te słowa padły w oficjalnej wypowiedzi. To coś specjalne mnie urzekło, ale jak widać, nie zadziałało. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. No, czas zejść z obłoków na ziemię, a konkretnie do sądów, których nieefektywność będzie chyba głównym tematem audycji. I to, chociaż nie można powiedzieć, że państwo nie robi nic, by tą efektywność poprawić, jednakże wysiłki państwowe są, no, krótko mówiąc, państwowe, czyli po prostu mają dość żałosne rezultaty, co widać w dwóch następnych wiadomościach. Działalność Sądu Okręgowego Warszawa-Praga była poważnie utrudniana przez to, że rozmaite agendy tego sądu były rozsiane po różnych budynkach, co sprawiało problemy i petentom, i pracownikom. Dlatego w miarę słuszną wydawała się idea, by przenieść wszystkie te urzędy do jednego budynku. Zatem Ministerstwo Sprawiedliwości się szarpnęło i kupiło nowy budynek. Problem w tym, że nie był to budynek przystosowany specjalnie do pracy sądu. Zbudowany został z myślą o urzędach dwóch państwowych spółek zbrojeniowych, Radwaru i Bumaru. A Radwar miał kłopoty finansowe, potrzebował zastrzyku gotówki, więc wydawało się, że uda się zabić dwie muchy jednym uderzeniem, czyli wspomóc Radwar i jednocześnie wspomóc sąd. Tylko, że budynek dobry dla kilkudziesięciu czy kilkuset urzędników zbrojeniówki i dla ich klientów ewentualnie, no nie okazał się być tak dobrym dla wielu tysięcy pracowników sądu i ich petentów. Otóż okazuje się, że od długiego już czasu urzędnicy sądowi nie są w stanie się wprowadzić do tego budynku, gdyż groziłoby to katastrofą budowlaną. Po prostu stropy budynku mogą nie wytrzymać ciężaru tylu urzędników, petentów i akt. Ministerstwo Sprawiedliwości co prawda przeprowadzało ekspertyzy przed zakupem budynku, ale te ekspertyzy były przygotowane przez sprzedających, konkretnie przez właśnie spółkę Radwar. Czasem ufność polskiego wymiaru sprawiedliwości w ludzką uczciwość jest wręcz wzruszająca. Teraz ma być powołana komisja ekspertów, która wyjaśni rozbieżności w różnych ekspertyzach, i być może Bumar będzie musiał dopłacić za usunięcie błędów konstrukcyjnych. Dlaczego więc się czepiam? Po pierwsze, gdyż na takie rozstrzygnięcie trzeba było czekać 2 lata, co już budzi podejrzenia prokuratury, a po drugie, na tą nieczynną siedzibę Ministerstwo Sprawiedliwości lekką ręką wydało 150 milionów złotych. Bardziej globalną inicjatywą poprawienia efektywności sądownictwa było wprowadzenie e-sądów. E-sądu z siedzibą w Lublinie nie można nazwać głupią ideą. Chodzi o to, żeby w prostych sprawach można było przy pomocy prostego internetowego formularza złożyć pozew i szybko uzyskać wyrok w tak zwanym elektronicznym postępowaniu upominawczym. Ten sąd miał wydawać zaoczne wyroki bez udziału stron w postępowaniu, przesyłać do przegrywającego sprawę decyzję i jeśli on by się zgadzał z werdyktem sądu, no to cała sprawa byłaby zakończona. Dopiero gdyby się nie zgadzał, no to trzeba by było angażować cały aparat sądów tradycyjnych. Pomysł fajny, tylko niestety jak to pomysły państwowe niedopracowany
i od razu rynek znalazł lukę w systemie w postaci powstających masowo firm specjalizujących się w pozwania wszystkich do sądu elektronicznego. Najczęściej chodzi o jakieś duże firmy windykacyjne, które skupują stare, nieściągalne bądź przeterminowane długi i wnoszą pozwy. Czasami domagają się nawet roszczeń nieistniejących. Dlaczego akurat sąd elektroniczny sprzyja tego typu zachowaniom? Otóż po pierwsze, jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Dużo więcej musiałby zapłacić taka firma, gdyby składała pozew do sądu klasycznego. Po drugie, klasyczne sądy dość dokładnie zazwyczaj sprawdzają akta sprawy, a w e-sądzie można na przykład podać nieprawdziwy adres dłużnika, a kiedy zostanie wydany nakaz zapłaty, to oczywiście do tego dłużnika on nie dotrze, więc przegrywający sprawę dowie się o tym dopiero od komornika. A wtedy zazwyczaj jest tak spanikowany, że płaci wspomnianą kwotę bez dyskusji. Tym bardziej, że droga do udowodnienia swojej niewinności wydaje się dość żmudna, a dla nieprawników niepewna. Przykład typowej pojawiającej się w ten sposób sprawy podaje Rzeczpospolita. Chodzi o panią Marzenę, której kilkanaście lat temu ukradziono dowód, by wyłudzić kredyt na jej nazwisko. Bez problemu udowodniła, że to nie były jej podpisy i że ten kredyt jest wyłudzony, więc o sprawie zapomniała. Kilkanaście lat później okazało się, że poza wyłudzeniem kredytu złodziej posługiwał się też jej dowodem osobistym, by nabyć telefon komórkowy i się właśnie nim posługiwać, a ją obciążyć rachunkami. W ten sposób, nic o tym nie wiedząc, pani Marzena stała się dłużnikiem Centertela, który, nie mogąc ściągnąć długu, sprzedał go firmom windykacyjnym. No i właśnie za pomocą e-sądu firmy ją dopadły, podając prawdopodobnie specjalnie jej dawny adres, dzięki czemu pani Marzena nie została w żaden sposób ostrzeżona o rozprawie i jej wyniku. Ani sąd, ani firmy windykacyjne pani Marzeny nie mogły znaleźć, natomiast bez problemu zrobił to komornik. Chociaż tutaj akurat pani Marzena natychmiast złożyła wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu, to na decyzję czeka już 3 tygodnie, a komornik nie czekał na nic, tylko po prostu zajął konto. Po serii publikacji artykułów na ten temat rząd, trzeba przyznać, reaguje. Pan profesor Jacek Gołaczyński, wiceminister sprawiedliwości, zapowiedział, że rząd przygotuje reformę e-sądów. Generalnie w ten sposób ma być rozwiązana kwestia doręczeń pism sądowych, tak by pozwani na pewno wiedzieli o wytoczeniu im sprawy. No cóż, zobaczymy, może tym razem dobry pomysł się nie zmarnuje. Więc jak to jest z tymi podatkami? Z akcyzą. Z podatkiem obrotowym? Jak to jest? Przecież wy nas wykończycie. Panowie, to jest dla waszego dobra! Rząd chce twojego dobra. U nas usłyszysz, jak to dobro zachować. Kontestacja.com. Jak zwykle, wiele wiadomości do tego odcinka zaczerpnąłem ze świetnego cyklu przygotowywanego przez Puls Biznesu i Telewizję Polsat pod tytułem Państwo w Państwie. Cykl ten ostatnio nawet otrzymał jakąś nagrodę za najlepszy cykl publicystyczny w telewizji i słusznie zresztą. No i właśnie przechodzę do pierwszej historii prezentowanej w ciągu ostatnich 3 miesięcy w tym cyklu i dotyczącej, jakżeby inaczej, opieszałości sądów. Jest to sprawa głośnej 10 lat temu afery zbożowej, a konkretnie pana Hasana al-Zubaidiego. Pan Hasan z pochodzenia jest Irakijczykiem, opuścił jednak swój kraj ze względu na represje ze strony reżimu Saddama Husajna w 1994 roku ubiegłego wieku. Został obywatelem polskim i przedsiębiorcą. Założył firmę handlującą zbożem, nazywa się Centrala Nasienna Al-Samer, i już po 2 latach był liderem w swoim segmencie rynku i popełnił jeden błąd, mianowicie zaczął się angażować w kontrakty państwowe. Między innymi przechowywał zboże dla Agencji Rynku Rolnego, zazwyczaj po skupach interwencyjnych. No i tu już zahaczyło politykę, a w tej sferze obcy, który nie ma znajomości, nie wie, komu trzeba posmarować,
znajduje się w prawdziwym niebezpieczeństwie. W 2002 roku nagle prokuratura i CBŚ ogłosiły, że zorganizowaną grupę przestępczą w branży zbożowej wytropiły i groźnego szefa Hasana al-Zubaidiego zamknęły. Al-Zubaidi miał przywłaszczyć sobie prawie 3000 ton pszenicy i jęczmienia i zarobić na tym 400 tysięcy złotych. Już z tego powodu al-Zubaidi wyśmiewa całą sprawę. Twierdzi, że w chwili zatrzymania miał w elewatorach zboże warte ponad 40 milionów złotych. Po co miałby sobie psuć cały biznes i ryzykować uwięzieniem za kilkaset tysięcy? Cała sprawa była oparta na niezwykle wiarygodnej instytucji świadka koronnego o pseudonimie Litwin. Na początku został aresztowany jako członek grupy przestępczej, ale uzyskał właśnie status świadka, dzięki temu został wypuszczony na wolność i w tym momencie zniknął. Okazało się, że posługiwał się fałszywymi paszportami, więc tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest, ani kim jest. Prokuratura w kwestii Litwina czuje się w porządku, choć przyznaje, że zniknięcie Litwina może utrudniać postępowanie. Jednak najbardziej bulwersujące jest to, że al-Zubaidi bez wyroku za kratami spędził 17 miesięcy, został obsmarowany w prasie, a sprawa od 10 lat ciągle nie znalazła finału w sądzie. Mimo, że sąd apelacyjny w Szczecinie już dwukrotnie zganił prowadzący proces sąd okręgowy za przewlekłość postępowania. Za tą przewlekłość rzekomej szajce wypłacono już 200 tysięcy złotych odszkodowania, czyli połowę tego zboża, które rzekomo zostało przywłaszczone. Rok temu, gdy proces miał się zakończyć, przewodnicząca składu się rozchorowała, więc został proces wstrzymany i z nowym sędzią przewodniczącym musi zacząć się od nowa. Według al-Zubaidiego cała sprawa ma źródła polityczne. Był to element ówczesnej wojny na górze między premierem Leszkiem Millerem i prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. I sprawa miała podobno być hakiem na Artura Balassa, który był ministrem rolnictwa i człowiekiem prezydenta. Hasan al-Zubaidi mówi, cytuję: odwiedzali mnie w areszcie dziwni panowie, którzy obiecywali, że jeśli przypomnę sobie coś o udziale Artura Balassa w aferze zbożowej, to wyjdę szybko na wolność. Ale ja tego pana nie znałem i nie miałem z nim żadnych relacji. Prokuratura potwierdza ten wątek. W 2007 roku sąd uznał, że Wiesław Mądrzejowski, ówczesny wicedyrektor CBŚ, przekroczył swoje uprawnienia i polecił podległemu funkcjonariuszowi przeprowadzenie rozmowy z tymczasowo aresztowanym Hasanem al-Zubaidim na temat jego wiedzy o przestępstwach na polskim rynku rolnym, w tym roli Artura Balassa. Cóż, trzeba przyznać, że przedsiębiorczy Irakijczyk dość drogo zapłacił za wiedzę, że handlowanie z państwem jest ryzykowne. Każdy z nas ma i w OFE i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Jeszcze gorzej, polski wymiar niesprawiedliwości, jak się okazało, potraktował Czesława Kowalczyka, który w 2003 roku został oskarżony o morderstwo i skazany na dożywocie, a dopiero teraz, po 12 latach i 3 miesiącach, został wypuszczony, gdyż okazało się, że dowody przeciwko niemu były nic nie warte. Skazany został bowiem na podstawie zeznań świadka koronnego, czyli kolejnego skruszonego gangstera, oraz kobiety, która, jak się okazuje, brała leki antydepresyjne, które powodują zaburzenia pamięci. Oboje później wycofali się ze swoich twierdzeń. Gangster wyjaśnił, że to dlatego, że chronił swoich przyjaciół, którzy okazali się go wsypywać w innym procesie, więc poczuł się zwolniony z lojalności wobec nich. W swym dążeniu do sprawiedliwości sąd i prokuratura nie uwzględniły tego, że Kowalczyk miał alibi, bo był w tym czasie razem ze swoim szoferem, którego nawet nie chciano przesłuchać. Na innych sprawców wskazywały badania DNA w samochodzie, którym się poruszali, oraz nagrania rozmów telefonicznych. Ale zapewne sąd Kowalczyka uprzejmie przeprosi. Prawie dokładnie tyle samo, czyli 12 lat, toczyło się postępowanie w sprawie Ryszarda Gasparskiego, właściciela firmy krawieckiej Viola, zatrudniającej przed wybuchem afery 25 pracowników.
Zniszczył go urząd skarbowy w Giżycku, który zakwestionował część faktur związanych z zakupem tkanin. Gasparski miał być członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, oczywiście złożonej z przedsiębiorców, która zawierała między sobą fikcyjne transakcje, by wyłudzić zwrot VAT-u. Gasparski został aresztowany, 4 miesiące przesiedział w areszcie, urząd skarbowy zlicytował jego firmę i dom i skierował do sądu akt oskarżenia. Całe postępowanie trwało 12 lat, aż wreszcie w tym roku sąd okręgowy umorzył całą sprawę, gdyż nie udało się udowodnić zarzutów. Kto zwróci Ryszardowi Gasparskiemu pieniądze za dom, firmę i zmarnowane 12 lat? Gwarantuję wam, że nie będzie to odpowiedzialny za to urzędnik. Puls Biznesu informuje też o kolejnej specjalistce od przedłużania procesów. Jest to pani sędzia Dorota Korman-Włodarska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. A zajmuje się ona sprawą obecnie biura prawnego Liber Incasso. I znów, jak w kwestii sądów, chodzi o windykację długu, tylko że tym razem ewidentnie racja jest po stronie windykatora. Spółka ta bowiem już od 2004 roku ma prawo do windykacji długu potwierdzone sądowym nakazem zapłaty. Odsetki, które od tego czasu narosły, są oczywiście gigantyczne, ale wyegzekwować dług jest ciężko. Można by to uzyskać, licytując mieszkanie zadłużonego, ale dłużnik, nie w ciemię bity, próbował przepisać je na rodziców. Tę ucieczkę udało się zablokować. W 2007 roku właściciele Liber Incasso złożyli wniosek egzekucyjny i właśnie w czerwcu 2007 roku sprawą zajęła się sędzia Dorota Korman-Włodarska, która do tej pory o licytacji nie przesądziła. Z niewiadomych przyczyn sędzina blokuje operację, nie dopuszczając do uprawomocnienia się tzw. operatu szacunkowego. W ten sposób sędzina blokuje pierwszy etap postępowania egzekucyjnego, czyli sporządzenie opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Jak to robi? Ano czeka na skargi od dłużnika, a potem rozstrzyga je przez kilkanaście miesięcy. I sędziny nie rusza to, że jej zwierzchnicy z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu już 3 razy stwierdzili przewlekłość postępowania. Ostatnio, na przykład, kiedy powołała biegłego i czekała na jego wycenę, w sytuacji, kiedy w ogóle nie miała prawa go powołać. Przynajmniej tak twierdzi sąd okręgowy. W końcu pierwszym jedynie etapem, czyli wyceną własności mieszkania, które ma być zlicytowane za długi, sędzina zajmuje się już 6 lat. Ile ma według niej trwać całe postępowanie? Nie wiadomo. Muszę panią zmartwić, ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury, także staram się zabezpieczyć sobie tą przyszłość właśnie i przez oszczędności, i przez dobre relacje z moimi dziećmi. Chcesz poznać powody, dlaczego wicepremier Pawlak tak myśli? Słuchaj dalej. Jednak optymistyczne jest to, że niektórym nawet po wielu latach udaje się wygrywać z państwem. Tak jest ze spółką Centrozap, teraz nazywającą się Ideon, której udało się uzyskać wyrok prawie 30-milionowego odszkodowania od Skarbu Państwa za aż 14 błędnych decyzji organów podatkowych w jej sprawie. Fabuła jest mniej więcej taka jak zawsze. Firma doskonale prosperuje, więc przyczepiają się do niej urzędnicy, wynajdują jakieś kruczki finansowe i twierdzą, że trzeba z odsetkami zapłacić jakieś zaległe podatki, zajmują konta i informują wszystkich kontrahentów, że spółka jest oszustem podatkowym. A potem człowieku udowadniaj, że nie jesteś wielbłądem. Panu Ireneuszowi Królowi, właścicielowi firmy Ideon, która kiedyś właśnie nazywała się Centrozap i wtedy pod tą nazwą była zaatakowana, wreszcie udało się zwyciężyć. Choć cała sprawa ma korzenie jeszcze w 1994 roku, kiedy zaczęły się kontrole. W międzyczasie firma ze względu na utratę dobrego imienia i płynności finansowej praktycznie się zwinęła, teraz powoli odzyskuje rynek pod inną nazwą i w innym sektorze.
Ta sprawa jest jedną z rekordowych. Zgromadzono w niej 15 tomów akt, a strony wymieniły pomiędzy sobą około 3000 pism procesowych. Ostatecznie sąd okręgowy uznał za niezgodne z prawem decyzje urzędników i stwierdził, że przyczyniły się one do upadku firmy. Więc odszkodowanie się należy. Przeciwną interpretację wskazuje reprezentująca Skarb Państwa w procesie Prokuratoria Generalna, która potwierdza, że co prawda te informacje były faktycznie wadliwe i faktycznie doprowadziły do upadku firmy, ale nie były bezprawne. Czemu nie? Bo te błędy nie były rażące. A środki przecież w końcu zwrócono z odsetkami, więc co za problem. Dlatego prokuratoria złożyła już apelację od tego wyroku. Przypominam, prawie 30 milionów, a z odsetkami niemal 55 milionów, które Skarb Państwa musiałby wypłacić jako odszkodowanie Ideonowi. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A teraz czas na urząd, który jest chyba najbardziej irytujący dla przedsiębiorców i kto wie, czy nie dla wszystkich w Polsce, czyli Zakład Utylizacji Szmalu, w skrócie ZUS. Najpierw o chyba już zakończeniu jednej z najdziwniejszych ZUS-owskich spraw, o której już kiedyś mówiłem, a teraz piszę o niej portal Moje Miasto Szczecin. Otóż sprawa jest wręcz absurdalna, chodzi o saunę, która zmieniła się w szafę i przeniosła się z biura dyrektora ZUS-u do jego przyjaciółki. A teraz w ogóle zaginęła. Okej, rozumiem, że to może być niejasne, więc powiem od początku, o co chodzi. Otóż szef szczecińskiego ZUS-u stwierdził, że na coś musi wydać te pieniądze podatników, bo ma ich za dużo, i zamówił saunę do tak zwanego apartamentu odpoczynków prezesów, który stworzono w świnoujskim oddziale ZUS-u. Saunę zamówił w prywatnej firmie, ale stwierdził, że gdyby ta informacja się rozeszła, to ktoś mógłby się zdenerwować, więc po wykonaniu całej operacji powiedział, że nie zapłaci za saunę, ale może ewentualnie zapłacić, jeśli na fakturze zamiast sauny przedsiębiorca wpisze szafę. Taki mebel bowiem byłby do przełknięcia dla jego zwierzchników i dla prasy. Ponieważ przedsiębiorca wiedział, że nie ma co walczyć z ZUS-em, więc zdecydował się pójść na ugodę. No i okazało się, że i tak źle, i tak niedobrze. Niby na początku było wszystko w porządku. Stworzył 3 fikcyjne oferty na szafę. Wygrała oczywiście ta opcja opiewająca na kwotę, za którą wcześniej ZUS zakupił saunę. Urządzenie zamontowano, a przedsiębiorca dostał pieniądze, wszyscy byli zadowoleni. Ale prasa i tak wywęszyła sprawę. Kiedy zaczęło to wszystko wychodzić na jaw, saunę zdemontowano, a w jej miejsce stawiono jakąś starą, kupioną szafę, ale oczywiście to nie zamaskowało całego przekrętu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kiedy zainteresowała się całą sprawą, znalazła rzeczoną saunę u przyjaciółki dyrektora ZUS-u. Obecnie sauna gdzieś zniknęła, podobno jest gdzieś w pomieszczeniach właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Afera, która wybuchła, zmiotła ze stanowisk kilkunastu najwyżej ustawionych urzędników w szczecińskim ZUS-ie, ale pierwszym oskarżonym został przedsiębiorca. Został on nawet wstępnie skazany za oszustwo, ale teraz się odwołał i sąd odwoławczy uchylił ten wyrok, stwierdzając właśnie okoliczności łagodzące, typu, że właśnie przedsiębiorca był szantażowany przez prezesa, że nie otrzyma pieniędzy. Proces dyrektora ZUS-u dopiero się zacznie. Zarzuca się mu kilkanaście przestępstw na szkodę Zakładu Utylizacji Szmalu. Cóż, jeśli ktoś nie wie, skąd w ZUS-ie znalazła się aż taka dziura, to ta sprawa powinna mu wiele wyjaśnić. Na te swoje sauny ZUS oczywiście musi skądś wziąć pieniądze. A że urzędnicy nigdy niczego uczciwie nie zarobili, muszą kogoś spróbować ograbić. Tym razem, jak donosi portal Wyborcza BIS, padło na rencistów przedsiębiorców. Otóż są ludzie, którzy płacąc składki zdobyli uprawnienia do uzyskiwania ubezpieczenia, no i w wyniku wypadku faktycznie uczciwie dostali rentę. Abstrahuję od uczciwości całego systemu, no bo z punktu widzenia człowieka, który jest do tego zmuszony do udziału w tym systemie, no to jednak ta renta mu się należy. Renta jak to renta, nie jest czymś, z czego można poważnie na dłuższą metę wyżyć, więc często ci renciści sobie dorabiają. Niektórzy na przykład prowadząc jakąś drobną działalność gospodarczą. I na to tylko czeka ZUS, żeby przestać płacić rentę. Albo przynajmniej wymagać zwrotu części.
bowiem na rencie lub wcześniejszej emeryturze można dorabiać, ale tylko do pułapu 2447 zł i 80 groszy brutto. No jak widać, drobna działalność gospodarcza zwykle takich zysków nie przynosi. Często trzeba dodatkowo pracować na etacie, żeby sobie cokolwiek dorobić, no więc ta kwota 2500 prawie złotych, no to wydaje się dość uczciwa. Gdyby nie sposób, w jaki ZUS podchodzi do rencistów przedsiębiorców. Otóż zarobki z prowadzenia firmy ZUS liczy właściwie ryczałtem. Ponieważ każda firma ma płacić składki ubezpieczeniowe od 60% średniego wynagrodzenia, co dziś wynosi nieco ponad 2100 zł, to stąd wniosek, że przynajmniej takie dochody ma firma rencisty, nawet jeśli przynosi straty. Tak więc jeśli na przykład ktoś sprzedaje jakieś wyszywane serwetki, albo kolczyki robione ręcznie, albo jakiekolwiek tego typu drobne usługi i dodatkowo dorabia sobie na etacie, ja wiem, sprzątaczki na przykład, albo kasjerki w sklepie, to niezależnie od tego, czy z tego wszystkiego ma zyski, czy przychody w wysokości 100 czy 500 zł, to ZUS policzy dochody w wysokości 2100 zł plus to, co na etacie. Jeśli przekroczy 2400, a zazwyczaj wynagrodzenie na etacie czy na umowie zleceniu to kwotę 300 zł przekroczy, to przynajmniej część prawa do renty się traci. Mimo, że to wszystko wydaje się absurdalne, to ZUS postępuje zgodnie z prawem. Tak więc przedsiębiorca rencista, który tyle zarabia, no nie może się do niczego odwołać. Najlepiej niech nie pracuje i spokojnie sobie umiera za tą rentę. Ciekawe też jest to, że istnieje również druga strona medalu. Otóż niezależnie ile by rencista zarabiał, to płaci właśnie od tego ryczałtu, czyli można na własnej firmie zarabiać wiele tysięcy i jednocześnie nadal otrzymywać rentę, bo ciągle nie przekracza się samym ryczałtem progu podanego przez ZUS. Cóż, tak działa sprawiedliwość społeczna. A ZUS-owi przecież na tym nie zależy. I tak państwo do niego dopłaca 40 miliardów rocznie. I kolejna, tym razem szczęśliwie zakończona batalia przeciw ZUS-owi została opisana w programie Państwo w Państwie. Chodzi o poznańskiego fryzjera, pana Zbigniewa Borowskiego. ZUS zarzucił mu, że nie zapłacił składek, konkretnie w wysokości 30 tysięcy. Urzędników nie zdziwiło, że jeśli ukrywał się ze składkami, to robił to bardzo dziwnie, bowiem raz płacił, a raz nie płacił. Przynajmniej tak wynikało z ich dokumentów. Pieniądze Zakładu Utylizacji Szmalu postanowił ściągnąć w trybie egzekucyjnym i w rezultacie dokonał wpisu do hipoteki na nieruchomości pana Zbigniewa i zastawił jego samochód. Przedsiębiorca zdziwił się niezmiernie, bo wszystkie składki płacił regularnie. Okazuje się, że nieprzezwyciężonym problemem dla kontrolerów z ZUS-u było to, że firmę prowadził wspólnie z żoną, w związku z czym miał na nią trzy NIP-y, na siebie, na żonę i na spółkę. No i te numery NIP ZUS-owi tak się pomieszały, że nie doliczył się 30 tysięcy. Gdy zbadał sprawę sąd, faktycznie okazało się, że pan Zbigniew się pomylił, ale nie w tym sensie, co powiedział ZUS, to znaczy nie zabrakło mu 30 tysięcy do zapłacenia składek, lecz nadpłacił ponad 1000 zł. Sąd potrzebował aż 2 lat, by uznać żądania ZUS-u za bezzasadne. W tym czasie Borowski miał na głowie komornika. Ostatecznie decyzja sędziny Julii Przyłębskiej była miażdżąca dla ZUS-u. Cytuję fragmenty uzasadnienia uchylenia decyzji ZUS-u. ZUS nie podjął żadnych czynności, by sprawę powyższą wyjaśnić, choć dysponuje bazą danych, z której może bez problemu wygenerować stany kont poszczególnych płatników. Operacji tej można by było dokonać przy minimum dobrej woli. Zwrócić należy uwagę, że nawet po przyznaniu, że odwołujący nie posiada zaległości, organ rentowy nie zmienił swojego stanowiska w sprawie, wnosząc o oddalenie odwołania, nie złożył też wniosków o wykreślenie hipoteki i zestawu rejestrowego. Innymi słowy, nawet jak ZUS się zorientował, o co chodzi, to i tak nie powiedział komornikowi, żeby przestał się zajmować panem Zbigniewem. Kiedy ZUS już został zmuszony do poinformowania Urzędu Skarbowego o tym, że można usunąć zastaw na samochodzie, to z kolei ZUS nie powiedział dlaczego. W związku z czym Urząd Skarbowy domyślnie napisał, że należność została zapłacona. To znowu zirytowało fryzjera, no bo przecież miał nadpłatę, a nie zaległość. A w papierach będzie stało, że kiedyś nie zapłacił w terminie należności. Akurat pan Ryszard Błaszyk, naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald,
Zachował się przyzwoicie, po uzyskaniu wyjaśnień przeprosił i skorygował wpis. Co więcej, nawet zreformował działalność Urzędu Skarbowego, żeby takie przypadki się nie zdarzały. Ostatnio, po kolejnych 2 latach, fryzjerowi udało się uzyskać odszkodowanie od państwa. Wiecie w jakiej wysokości? 325 zł plus odsetki. Fajna zapłata za 2 lata nerwówki, gigantyczną stratę czasu i posiadanie nieruchomości w zastawie przez ten czas. Co więcej, oczywiście to będzie z pieniędzy podatników, no bo jakże inaczej. ZUS w ogóle ignoruje jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy odpowiedzialności przypadkiem nie mógłby ponieść któryś z urzędników, który za to odpowiadał. Jaki może wyciągnąć z tego morał polski przedsiębiorca? Może zacytuję wypowiedź pana Borowskiego. W ZUS panuje ogromny bałagan, którego konsekwencjami próbuje się obarczyć płatnika. Wygrałem tylko dzięki skrupulatnemu gromadzeniu wszystkich dokumentów. Radzę wszystkim wielką ostrożność w kontakcie z ZUS i innymi urzędami. Gdybym nie miał wciąż choćby jednego przelewu sprzed 10 lat, zostałbym uznany winnym i musiałbym zapłacić ponad 30 tysięcy złotych. Czy to słynne hasło, że mamy takie same żołądki? Nie, proszę pana, ale mózgi mamy inne i na tym sprawa polega. Polityczna poprawność? Dęte slogany? Nie w kontestacji. Ale będąc przedsiębiorcą, narażasz się na ryzyko nie tylko starcia z ZUS-em, ale też z innymi organami państwa, nawet tak niespodziewanymi jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To się przydarzyło rodzinie państwa Dziewitów, którzy pod Mielcem prowadzą młyn, piekarnię i firmę transportową. Okazało się, że ich problemem były nieprecyzyjne zapisy umowy leasingowej, która przewidywała, że jeśli samochody zostaną naprawione na koszt leasingobiorcy, czyli państwa Dziewitów, to leasingodawca, który dostawał pieniądze z odszkodowań, powinien właśnie państwu Dziewitom przekazać te pieniądze. Problem w tym, że w umowie nie zapisano dokładnego terminu przekazania pieniędzy z odszkodowań, więc kiedy Dziewitowie dostawali od firmy leasingowej i od ubezpieczyciela informację, że składki doszły na odpowiednie konto, uznawali logicznie, że leasingodawca zatrzymywał je na poczet rat i odpowiednio zmniejszali płacone raty za pojazdy. Oczywiście na początku pisząc odpowiednie pismo, prosząc o przysięgowanie na odpowiednie konto, ale nie otrzymywali odpowiedzi, więc uznali, że zgoda została wyrażona. Ale firmy leasingowe tak nie rozumowały, no i zgłosiły sprawę do sądu, jako sprawę o rzekome przywłaszczenie samochodów. Mimo, że wszystkie umowy były cywilnoprawne, prokuratura w Mielcu zaczęła prowadzić dochodzenie ze stopy karnej. Obecnie pani prokurator mówi, że żałuje swojego postępowania i popełniła błąd. Zresztą potwierdziła to prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu, która przejęła śledztwo i umorzyła sprawę właśnie w ostatnich miesiącach. No sprawa jak sprawa, można powiedzieć, że zdarza się, ale jeden epizod jest dziwaczny. Otóż w ubiegłym roku, w pewien piękny niedzielny poranek, do drzwi państwa Dziewitów załomotała grupa antyterrorystyczna. Mimo, że wszystkie stopnie procesu jeszcze się nie skończyły, firma się ciągle odwoływała, to antyterroryści wparowali i samochody przejęli. Paweł Miądlar, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego policji, uzasadniał użycie antyterrorystów obawami o trudności z wejściem na posesję. No bo przecież takiemu zwykłemu policjantowi to piekarz to może chyba jakimś wałkiem walnąć albo coś, nie? Świetny humor rzecznika można poznać po zdaniu: po analizie tej akcji możemy powiedzieć, że była to perfekcyjnie przeprowadzona akcja. Eksperci twierdzą, że żadnego elementu akcji policji nie da się obronić, a wszystko wygląda na jakiś koleżeński układ, który chciał zlikwidować przedsiębiorstwo. Sprawa niby jest rozwiązana, ale łatka osób, do których musieli przychodzić antyterroryści, do państwa Dziewitów została przyklejona na stałe. No bo przecież do normalnych ludzi, którzy nie płacą rat, antyterroryści nie przychodzą, prawda? To są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Masz dość ekonomicznych bredni? Nie wierzysz, że to bociany przynoszą procenty z lokaty? Nie słuchaj polityków. Słuchaj kontestacji! Kolejna absurdalna sprawa rozgrywa się w Kielcach. Pan Tadeusz Bluza, właściciel firmy deweloperskiej Stodom, żałuje, że wrócił z Kanady do Polski.
stworzył firmę deweloperską, przeprowadził dwie udane inwestycje i zabrał się do trzeciej, budowy 10 szeregowców. Znalazł wykonawcę, posprzedawał mieszkania przed rozpoczęciem budowy, uzyskał pozwolenie na budowę, wylał fundamenty, aż tu znienacka wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność pozwolenia na budowę ze względu na jakiś tam błąd w projekcie. Oczywiście po donosie życzliwego. Ale że błąd był niewielki, to pan Guza go błyskawicznie poprawił i złożył wniosek o pozwolenie na kontynuowanie budowy. I od ponad pół roku czeka. A w międzyczasie wszyscy nabywcy mieszkań wymówili panu Gluzie umowy kupna, no bo ileż można czekać na rozpoczęcie budowy, no i tak samo zerwał z nim kontrakt wykonawca. W rezultacie pan Gluza ma ponad 1 000 000 złotych długu, no bo ewidentnie kontrakty były zrywane z jego winy, no bo to on nie budował. A czemu zgody nie ma? No bo paru urzędników się spiera o to, który z nich właściwie powinien tam przybić pieczątkę. Formalnie wszystko jest w porządku, tylko Urząd Miasta twierdzi, że zgodę powinien wydać inspektor nadzoru budowlanego, a inspektor nadzoru budowlanego twierdzi, że prezydent Kielc robi sobie jakieś żarty z inwestora i to Urząd Miasta ma wydać zgodę. Wszyscy urzędnicy są oczywiście szczerze zatroskani sytuacją, ale mówią, że jakby oni się podpisali, no to przecież całe pozwolenie będzie nieważne, bo podpisać powinien się ten drugi. Pomysł, że mogliby się obaj podpisać na wszelki wypadek, nie przychodzi im generalnie do głowy. Cała sprawa pewnie znajdzie finał w sądzie, ale firma Stodom prawdopodobnie tego nie doczeka, bo zbankrutuje. Właśnie z powodu braku jednej pieczątki. Portal Echo Dnia podaje, że to nie jedyny taki spór. Również w Kielcach już od roku stoi budowa apartamentowca kieleckiej grupy inwestycyjnej. Ze względu na dokładnie taki sam spór między Urzędem Miasta a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, kto ma przybić ostatnią pieczątkę. Kielecka grupa inwestycyjna jest akurat bogatsza niż grupa pana Gluzy, więc zapewne nie upadnie, a na razie domaga się odszkodowania w wysokości 3,5 miliona złotych. Nie od dziś wiadomo, że innowacje to coś, co napędza świat, ale jednocześnie przeraża centralnych planistów. No przecież nie można zaplanować, co ktoś nagle wymyśli. Przykładem była sprawa Transportoida, popularnej aplikacji na smartfony, oferującej mobilne rozkłady jazdy dla wszystkich większych miast w Polsce. Wszystkich poza Krakowem. Dlaczego? Bo mimo obowiązującej ustawy o dostępie do informacji publicznej, MPK odmówiło twórcy Transportoida dostępu do danych o rozkładach jazdy w sposób inny niż ten dostępny na stronie www. przedsiębiorstwa. A ten jest totalnie niedostosowany do standardów smartfonowych. Byłoby to nawet rozsądne uzasadnienie, gdyby nie to, że MPK posiada lepsze bazy danych i udostępnia je konkurencyjnemu przedsiębiorstwu, konkretnie serwisowi jakdojadę.pl. To wszystko przy ciągle obowiązującej wspomnianej ustawie, która gwarantuje każdemu równy dostęp do danych administracji. Oczywiście Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację przedsiębiorcy, MPK ustosunkowało się do wyroku i udostępniło dane, ale tylko raz, a za aktualizację rozkładów w tym samym formacie dla Transportoida zażądała 3000 zł. Ostatnio pan Tomasz Zieliński, właściciel Transportoida, wygrał kolejne procesy w sprawie opieszałości urzędników i bezczynności prezydenta, ale o dostęp do danych publicznych ciągle walczy. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. I ostatnie trzy wiadomości, nieco rozrywkowe, choć też porażające i pokazujące sytuację w Polsce. Pierwsza z Suwałk, polskiego bieguna zimna. Egzaminatorzy z państwowych ośrodków ruchu drogowego postanowili się rozgrzać przy okazji dorocznego szkolenia. By rozgrzewka była właściwa, nie mogła się przecież odbywać na miejscu, więc urzędnicy szkolili się w Monachium. I to w towarzystwie marszałka województwa Jarosława Dworzańskiego. Czemu akurat tam? No bo terminem był ostatni weekend września, a absolutnie przypadkiem w tym czasie w Monachium był Oktoberfest, czyli słynne święto piwa. Oczywiście Ignacy Jasionowski,
wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, zapewnia, że to absolutny zbieg okoliczności i my mu całkowicie wierzymy. Urzędnicy uzasadniają, że chcieli skorzystać z doświadczeń niemieckich, ale okazało się, że niemieckie instytucje są zupełnie inaczej umocowane prawnie, więc nic z tego nie wyszło. Tak więc egzaminatorzy wrzucili w błoto kilkadziesiąt tysięcy złotych, cały czas narzekając na brak pieniędzy. Dopiero co bowiem dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego spotkali się z ministrem transportu, postulując zwiększenie stawek za przeprowadzane egzaminy, dzięki czemu mieliby poprawić bezpieczeństwo ruchu. W Warszawie szykuje się proces roku: Straż Miejska kontra Papuga. Chodzi o doskonale znanego warszawiakom Piotra Bota, kataryniarza, od 14 lat chodzącego z Katarynką po Starym Mieście, w charakterystycznym cylindrze i płaszczu, i wygrywającego melodię tradycyjnych utworów. Jakżeby inaczej, oczywiście jest zarejestrowany jako inna działalność rozrywkowa, no bo jako kataryniarz nie może się zarejestrować, gdyż taki zawód nie istnieje oficjalnie, i ma zezwolenie generalnie. Oczywiście wielkich zarobków z tego nie ma, ale przy okazji dobrze się bawi, a i zapewnia pewien taki lokalny koloryt. Żeby uatrakcyjnić swoje widowisko, kataryniarz kupił papugę, która za 2 złote losuje wróżby i horoskopy, a za 5 złotych nagrody. Każdy płacąc 5 złotych może wygrać breloczek czy wisiorek. Nikomu to nie przeszkadzało, aż wreszcie podszedł jakiś nadgorliwy strażnik miejski i wręczył mandat w wysokości 300 zł, przede wszystkim za handel bez zezwolenia, właśnie prowadzony przez tę papugę. Kataryniarz nie może się nadziwić, bo wielokrotnie wcześniej kontrolowali go i urzędnicy, i policjanci, i strażnicy miejscy i stwierdzali, że wszystko jest w porządku, nikt go nie ostrzegł, że może dostać za to mandat. Dodatkowo obudził się jeszcze jeden z urzędników, którzy w reakcji na to, że pan Piotr nie przyjął mandatu, stwierdził, że faktycznie nie ma w zezwoleniu mowy o losach ani wróżbach, a na dodatek może to jeszcze podpadać pod nową ustawę o grach hazardowych. Żeby takie losy za pieniądze rozdawać, to trzeba zdać egzamin w Ministerstwie Finansów i uzyskać świadectwo zawodowe dla osoby nadzorującej prawidłowy przebieg loterii fantowej. O zezwolenie na loterię z kolei kataryniarz powinien wystąpić do Izby Celnej, przedstawiając oczywiście parę ton odpowiednich dokumentów. Tej wiadomości nie da się chyba skomentować tak, żeby była jeszcze śmieszniejsza niż jest faktycznie. I zakończmy pochyleniem się nad niesamowitą demoralizacją polskiej młodzieży. Czym się ta demoralizacja objawia? Według policji z Gliwic, przebieganiem przez przejście dla pieszych przy migającym zielonym świetle. Tak czyniąc, pewna dziewczynka uległa wypadkowi, w którym została ranna, potrącona przez Fiata Punto, który wyjechał z prostopadłej ulicy na zielonej strzałce. Co ciekawe, kierująca Fiatem nie wezwała policji ani pogotowia, tylko wsadziła dziewczynkę do samochodu i zawiozła do prywatnej przychodni. Policja o całej sprawie się dowiedziała, choć dziewczynce się ostatecznie nic specjalnego nie stało, ale policjanci musieli coś zrobić, więc powołali biegłego, który wydał opinię, że zachowanie 14-latki pozostawało w rażącej sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa drogowego. Nie zachowała bowiem szczególnej ostrożności przed wkroczeniem na jezdnię. Zachowaniem kierowcy Fiata nikt się nie zajął. Jak mówi nadkomisarz Marek Słomski, w tej sytuacji, kiedy nastolatka została określona jako sprawca wypadku, nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy skierować wniosek do sądu do spraw nieletnich. W piśmie, które matka wspomnianej gimnazjalistki otrzymała z sądu, napisano, że wszczęto postępowanie dotyczące jej córki, a z materiałów nadesłanych przez Komendę Miejską Policji wynika, iż istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nieletnia wykazuje przejawy demoralizacji. No i właśnie ta demoralizacja sprawia, że mimo świetnych wyników w nauce i żadnych konfliktów z prawem do tej pory, w szkole dziewczynki pojawił się kurator, który robi właśnie wywiad środowiskowy na jej temat. Od jego opinii będzie zależał dalszy lot z 14-latki, która w najgorszym wypadku może trafić do ośrodka wychowawczego. Eksperci twierdzą, że postawa policji jest generalnie wzięta z kosmosu. Dziewczynka miała prawo być na pasach, a kto kogo tu demoralizuje, jest totalnie niejasne. Mnie w sumie najbardziej ciekawi, kto tak naprawdę kierował Fiatem Punto i jakie ma związki z policją.
marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I to już wszystko w ostatnim tegorocznym odcinku Tygodnia w sieci. Zachęcam do komentowania, zresztą w komentarzach pojawią się linki do wszystkich rzeczy, o których mówiłem i jeszcze do kilku, o których nie mówiłem. Może teraz tylko tak szybko je streszczę. Powtórzony będzie proces JTT, sprawy, o której się mówi druga sprawa Optimusa. Również do powtórki idzie sprawa pana Migacza, właściciela firmy Strunobet Migacz, który chciałby naruszanie wolności gospodarczej uznać za niekonstytucyjne. Sąd Najwyższy podtrzymuje uwolnienie blogera z Morsiny, pana Kasprowicza, od zarzutów za krytykę lokalnej władzy. W Gdańsku znakomicie rozwijająca się firma wpakowała się w umowę z samorządem o budowę ujęcia wody i chociaż woda z niego jest już przyjmowana do wodociągów, to urząd nie chce zapłacić, powołując się na jakieś błędy proceduralne. Stowarzyszenie Niepokonani nadal się rozwija, podatnicy odzyskują pieniądze w sądach i na koniec dwa nieco związane z tematem raporty. Po pierwsze, tak zwana lista wstydu Platformy Obywatelskiej przygotowywana przez Puls Biznesu, to znaczy lista członków Platformy, którzy w ostatnich latach zostali poupychani w radach nadzorczych i zarządach rozmaitych spółek państwowych, niezależnie od swoich kwalifikacji. No i wszystkim przedsiębiorcom polecę artykuł w prestiżowym portalu Money.pl o zmianach prawnych, które wchodzą w 2013 roku w życie i dotyczą właśnie firm. No i w tym momencie kończę. Jak mówiłem, zachęcam do komentowania, zachęcam do nadsyłania informacji na konto audycyjne przegląd.kontestacja@gmail.com. A jeśli uważacie, że robimy dobrą robotę, to zachęcam do sponsorowania audycji. Tam po prawej stronie jest taki przycisk sponsoruj, a jak się wam podoba inna audycja, to zasponsorujcie inną audycję, bo kontestacja nie przyjmuje żadnych dotacji, jest utrzymywana tylko z tego, co wy zapłacicie, no i dzięki temu możemy ocenić, czy nasze programy są jakoś przydatne. Na koniec chyba powinienem jeszcze wszystkim życzyć mniej absurdów w nadchodzącym roku, ale to, na to chyba są na tyle małe szanse, że nie ma sensu takich życzeń składać. Więc po prostu bawcie się dobrze, słyszymy się za tydzień. Była to audycja Tydzień w sieci, cykl Wieści z Biurwolandu, a prowadził Grzesiek STS Kosiorowski. Zasnąłem na krześle, zasiadła biurna, jak Kleopatra zajęła tron. Ma stosy pieczątek papieru wurma, a to jest w tym świecie największa broń. Jednemu zabiera, drugiemu zwraca, wyznacza ludziom, jak mają żyć. Być dobrym człowiekiem to ciężka praca, więc musi dużo herbaty pić. Na zewnątrz petent wroi się mrowie, nie słychać docinków, nie słychać kpin. Lękają się biurwy, bo to co powie, na mocy ustawy zmienia się w czyn. A biurwa nie szuka własnych korzyści, lecz w imieniu państwa opiekę śle. Dla dobra twojego może cię zniszczyć, zabrać ci wszystko lub zamknąć cię. Czekaj pod drzwiami, jeśli masz sprawę, nie pukaj zbyt głośno, bo może śpi. Czy biurwa pracuje, czy parzy kawę, i tak za wszystko zapłacisz ty. Nie krzycz!
żyje, więc dzielna służba publiczna. Wiwat policja, skarbówka, sąd. Niech żyje Europa biurwokratyczna. Niech żyją biurwy daleko stąd.